Witajcie w kolejnym odcinku z kariery menadżera w FIFA 23. Przed nami pierwsze spotkanie w tej Fifie, pierwsze spotkanie tej kariery towarzyskie z Colchester. Natomiast zanim do tego spotkania przejdę, to chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że to jest drugi odcinek tej kariery i ja nagrywam ten odcinek zaraz po pierwszym, więc w tym odcinku jeszcze nie będę mógł się zastosować do Waszych propozycji transferowych. Natomiast trzeci odcinek tej kariery będę nagrywał już po dłuższej przerwie, więc w trzecim odcinku będziemy już sprawdzać Wasze propozycje. Propozycje Waszych piłkarzy, no i ruszymy już, tak myślę, porządniej z transferami, bo dzisiaj jeszcze z tymi transferami może być tak w miarę spokojnie. Zanim przejdziemy do tego meczu, chociaż nie, wiecie co, przejdźmy sobie od razu do niego. Przejdźmy sobie od razu. Taką formacją wychodzimy. To jest nasza aktualnie główna formacja. Czy jeszcze będziemy chcieli coś pozmieniać w tym zespole? Wydaje mi się, że nie więc przechodzimy sobie do szybkiej symulacji i pierwszy mecz naszego zespołu London Lions FC przeciwko Colchester przegrywamy aczkolwiek dwie bramki po naszej stronie padły, Leonard i Massey strzelają dla nas bramki ok przechodzimy dalej, ja dopiero sobie uświadomiłem w ogóle że miałem pomiędzy odcinkami plany rozwoju ustawić naszym zawodnikom a tego nie zrobiłem niestety więc yy, chyba zrobię krótkie cięcie i, i zajmę się tym właśnie w międzyczasie. Natomiast to, co jeszcze chciałem zrobić, to tak, zarządzanie drużyną i ustawiłem formację, na natomiast nie ustawiłem nam taktyki, a to też jest bardzo istotne. Więc tak, jeśli chodzi o szerokość, myślę, że możemy zawęzić naszą grę do 40. Głębokość. Tutaj. Hmm, jakbyśmy to zrobili. Myślę, że możemy zostać na 50. Jeśli chodzi o konstruowanie akcji, to szybkie konstruowanie i bezpośrednie podania, chociaż nie, wiecie co? Wybieganie do przodu, może zróbmy w ten sposób. Będziemy grać z kontry. Jeśli chodzi o szerokość w ataku, to tutaj zawężamy do 30, bardzo wąsko. Zagęszczenie 16, nieco większe, a tutaj minimalne. Tak bym to poustawiał. Rolę naszym kapitanem jest Kowalczyk, doświadczony środkowy obrońca. I myślę, że to możemy w tym momencie tak zapisać. Ok, zapisujemy. I teraz zajmę się właśnie tym naszym zespołem i planami rozwoju. Co zrobię poza odcinkiem, jakby. Więc teraz będzie krótkie cięcie. Dobrze, słuchajcie, więc wszystkim poustawiałem już plany rozwoju, każdemu naszemu piłkarzowi. Nikt nie zmienia pozycji, bo nie widziałem za bardzo potencjału do tego. Natomiast miałem okazję troszkę się tym piłkarzom przyjrzeć i powiem Wam, że przede wszystkim ten Tion Knowles bardzo mi się podoba. 18 lat, 55 ocena ogólna. On wygląda naprawdę ciekawie. Nie wiem, czy umieszczać go na liście wypożyczeń. Wiecie co? Chyba nie będę tego robił, bo to jest piłkarz, którego będziemy używać. Ja myślę, że on dostanie swoje szanse gry w tym sezonie, bo jak widzicie, mamy tam na prawej stronie Antwiego, który no, jest niby lepszy, no, ale potrzebujemy tam jakiegoś zmiennika. A myślę, że ten nasz Tio bardzo szybko tam dołączy do podobnej oceny. I że może być naprawdę fajnym piłkarzem dla nas już niedługo. Dobrze, więc słuchajcie: ci scouti są wysłani, oni będą szukać juniorów. Natomiast my przechodzimy sobie na razie dalej. I mamy tutaj całą masę raportów, i to nas w tym momencie interesuje. Lang wygląda naprawdę fajnie. Ale sprawdziłem go tylko z ciekawości, no bo to jest piłkarz, którego mieliśmy w karierze Wisłą Kraków i ja nie chciałbym tego powtarzać. Ten Ależ wygląda trochę nawet za dobrze jak na nasz aktualny poziom. Lama też mieliśmy w Wiśle, więc nie. Tu jest poziom zdecydowanie zbyt wysoki jak dla nas. Tutaj tak samo zresztą ten piłkarz już znalazł klub. No i mamy tego fina, Nikolaja Alho, który niestety też już klub znalazł. Możemy go dodać do listy życzeń, będziemy go obserwować, ale no szkoda, szkoda, bo pewnie bym po niego poszedł. Tutaj też już nie ma o czym mówić. Yy, mamy ofertę transferu za Maseja, ale to jest jeden z naszych najlepszych piłkarzy. I absolutnie nie zgadzam się na to. On ma z nami zostać. Yy, dalej mamy raport na temat tego bramkarza. Z Ukrainy i powiem Wam, że on wygląda świetnie 23 lata, 68 umiejętności. Dodajemy go do listy życzeń i ja myślę, że pójdziemy po niego, bo on wygląda naprawdę fantastycznie. Tutaj to już jest po sprawie. Tutaj ten Clark też wygląda fajnie i to jest bardziej realistyczna opcja. Lepszy bramkarz starszy, szkocki, bez klubu, ma ofertę z Mainz. Ja wiem, że patrząc na wiek, zdecydowanie lepiej wygląda ten piłkarz, ale ja mówiłem, że chciałbym tutaj stawiać w dużej mierze na realizm, a my jesteśmy teraz w takim miejscu, że sprowadzanie zawodników spoza Wielkiej Brytanii raczej powinno należeć do skrajnej rzadkości. Ten Clark to naprawdę jest piłkarz, którego myślę, że warto by było podpisać. Za chwilę jeszcze się nad tym zastanowimy, ale myślę, że właśnie po niego pójdziemy. No, i mamy jeszcze tego Norwega, który też wygląda dobrze, no ale że mamy tutaj, tak jak mówię, bramkarza z Wielkiej Brytanii, to myślę, że sprawa tutaj jest jasna: kogo chcemy? Yy, zdziwiony, że chcemy go sprzedać. Yy, sprawdzam możliwości. No to jest ten nasz junior yy, z bardzo słabym potencjałem, dlatego ja chcę go sprzedać, bo nie widzę za bardzo dla niego przyszłości w tej drużynie. Natomiast my przechodzimy sobie teraz do. No, właśnie, do centrum transferowego, w ten sposób teraz się to robi, i mamy od razu tutaj listę życzeń, więc tak. Myślę, że pójdziemy właśnie po klarka. To będzie nasza najlepsza opcja w tym momencie. 30-letni, doświadczony bramkarz, zaproponujmy mu podpisanie. Ja nie mam zamiaru, tak jak robiliśmy to w przeszłości, ustalać jakiegoś sufitu płacowego, natomiast patrząc na budżet, jakim dysponujemy. To na pewno będziemy walczyć o to, żeby, no jak najmniej tych pieniędzy wydawać, i dogadywać się wiecie, na jak najmniejszych pensjach. Nasz najlepiej zarabiający piłkarz w tej chwili chyba niecałe 5 tysięcy zarabia, no, ale gdyby przyszedł właśnie ten Clark, no to on byłby zdecydowanie najlepszy u nas, dlatego ja jestem w stanie mu dać więcej niż najlepiej zarabiający dotychczas piłkarz u nas, i myślę, że to mogłoby być jakieś 6 tysięcy. Na 3 lata bez klauzuli to mamy ustalone i mamy my zaproponować jakąś opcję. Zaczniemy od 5000 i 5000 albo trochę więcej, 10, może bonusu za podpis. Zobaczymy, co on na to. Jeśli się zgodzi, to będzie super, ale nie sądzę. Ok, to są całkiem spoko warunki, powiem Wam. Tylko tą premię chciałbym usunąć. No tutaj widzimy duży ten bonus za podpis. Duży jak na nasze warunki oczywiście. Spróbujmy tutaj pójść w 20 tysięcy. No jak go podpiszemy, to już praktycznie budżetu nie będziemy mieć. To jest trochę przykre. Yy, 5 tysięcy. Dobra, zaproponujmy może takie rozwiązanie. Chociaż wiecie co? Ja bym spróbował jeszcze tutaj zejść na 17,5. Naprawdę no już ta sytuacja nasza budżetowa jest taka, że... Ojejku. Że musimy się starać jak najbardziej... No i mamy tutaj duży problem, bo może się okazać, że tego piłkarza w ogóle nie będziemy w stanie podpisać. Minimalna podwyżka tutaj. Jeśli chodzi o bonus za podpis, no to 25 tysięcy. Zobaczymy, co oni na to. I widzimy, że napięcie rośnie. Już jest bardzo wysokie. Okej, okay, no na takich warunkach to my się na pewno nie dogadamy. Tutaj 5200. No i tutaj 35 tysięcy, powiedzmy. Ok, to i tak już zostajemy praktycznie bez pieniędzy. Więc, no, ja wolałbym nawet tutaj mniej, 30. Zobaczmy. Czy od razu odrzucą? Nie, oni będą potrzebowali trochę czasu, żeby się zastanowić. Ale już widzimy, że to może być za wysoki poziom. Więc, tak, porównajmy sobie jego wymagania do wymagań tego piłkarza. Tutaj są one znacznie mniejsze tutaj wyższe. Więc być może, siłą rzeczy, jednak pójdziemy sobie po tego bramkarza. Z Ukrainy. Co też nie jest wcale jakimś skrajnie nierealistycznym scenariuszem, myślę, że też możemy to spokojnie zrobić, ale na razie poczekamy sobie jeszcze na odpowiedź naszego, właśnie tutaj, klarka, no jeszcze nie naszego. Zobaczmy. Bez bonusu, co ciekawe, ale pensja taka, jaką proponowali tam od początku. Dobrze, więc spróbujmy ponegocjować jeszcze. Tutaj 5200. Dobra, trochę więcej. 5400 i bez żadnego bonusu. Oni się upierają wciąż przy tej samej płacy. No ale na to absolutnie nie jesteśmy w stanie się zgodzić. 5500. Oni wciąż tyle samo. No coś czuję, że to się niestety nie uda. 5600. I 8000 za podpis. Zobaczmy, co oni na to. Zgodzili się! Zgodzili się jednak. Nie spodziewałem się tego, że pójdą na takie warunki, bo twardo tutaj się trzymali swoich wymagań. No ale jak widzimy, ostatecznie doszedł ten transfer do skutku, więc jednak nie po ukraińskiego bramkarza, a po szkockiego bramkarza się wybraliśmy. No i to jest teraz gwiazda naszego zespołu. Myślę nawet, że możemy mu dać opaskę kapitańską od razu. Bo wiem, że opaskę ma ten polski obrońca, ale ten polski obrońca myślę, że bardzo szybko zostanie zastąpiony kimś innym. Po prostu to jest piłkarz, który ma już swoje lata, umiejętności niezbyt wysokie, więc najprawdopodobniej szybko skończył u nas grać, a ja chcę, żeby nasz pierwszy kapitan był piłkarzem, który będzie grał u nas stosunkowo długo. Oczywiście ta czternastka bardzo szybko ulegnie zmianie. No z tymi numerami to jest troszkę słabe, że nie można tego zmienić. Ale te prezentacje ogólnie są naprawdę y, fajne. Okej, okay, zobaczmy jak zostanie oceniony ten transfer na szóstkę. Doskonała okazja. Fantastycznie. Świetnie, że tak zostaliśmy ocenieni. Ocena ogólna zawodnika 70, czyli ona chyba wzrosła jeszcze. Hmm, chociaż tutaj mamy 69. Więc nie wiem dlaczego tak, no tutaj jest 69. Okej. Okay. No, ale najważniejsze jest to, że udało się go zakontraktować i to naprawdę na fajnych warunkach. Yy, Upewnię się w ogóle, czy on jest teraz najlepiej zarabiającym naszym piłkarzem, czy nie, bo ile dokładnie zarabiał ten najlepszy? W tak, yy, tak, jest zdecydowanie najlepiej zarabiającym teraz piłkarzem Clark, bo 4,600 zarabia Leonard. Wydawało mi się, że troszkę więcej, ale okej, okay, ja muszę jeszcze yy, zapamiętać to wszystko. No, bo to jest zespół, z którym dopiero gdzieś tam się powolutku poznaję. No, i słuchajcie, przechodzimy sobie teraz na pewno do zespołu, na razie tutaj, i musimy temu klarkowi zmienić i numer, i dać plan rozwoju. Oczywiście, tutaj zmieniamy numer na jedynkę, nasz główny bramkarz i plan rozwoju. Co zrobi szybciej bramkarza? Więc idziemy w bramkarza, i teraz ustawiamy go w składzie, w zarządzaniu drużyną jako naszego głównego golkipera. Clark, oczywiście. Ok, więc to mamy załatwione. Tak jest. Zapisujemy to i przechodzimy sobie do spotkania kolejnego towarzyskiego w Pucharze Zaproszeniowym. Myślę, że wyjdziemy sobie, chociaż nie, bo widzę, że zmęczeni są niektórzy. Więc tak, za Kowalczyka. No, niech będzie Rogers ale tutaj już kompletnie nie ma kogo dać. No, mamy tak wąską kadrę. Więc, może Rogers niech wejdzie tutaj, a tutaj zagra ten Kowalczyk. Jeśli chodzi o rolę, no to naszym kapitanem Clark. Za chwilę to ustawię też na stałe, oczywiście. Tutaj szybka symulacja. Drugie nasze spotkanie. Remisujemy Potter Strzela i Antwi. Okej. Okay. Więc to mamy załatwione, i teraz ustawiamy sobie Clarka jako, nasz, jako naszego kapitana. Więc przechodzimy do zarządzania zespołem, rolę. I kapitanem będzie od teraz Clark. Tak jest. Zapisujemy to. Yy, I słuchajcie, na razie przejdziemy sobie chyba dalej, chociaż ja jeszcze chcę zerknąć yy, na to właśnie nasze centrum. No i co z tym piłkarzem? Bo musimy też pomyśleć oczywiście o innych pozycjach. Yy, on ma nawet jakąś cechę. To jest solidny zawodnik. Ok. Dużo tutaj na żółto, szybki. No, to jest piłkarz, którym myślę, że możemy się zainteresować, tylko że jego wymagania finansowe są potężne. No, a my nie mamy pieniędzy. I to jest duży problem. Musimy, tak czy inaczej, poczekać, aż troszeczkę zarobimy. No, bo w tym momencie mamy 37 tysięcy do dyspozycji, więc absolutnie nie stać nas na jakichkolwiek piłkarzy. Tak więc czekamy, mamy ofertę transferu za wanga. I jest to oferta z Chin, więc fajnie się składa. Ponegocjujemy, bo my nie chcemy żadnego zawodnika na wymianę, tylko chcemy go po prostu sprzedać. Więc tak, usuwamy zawodnika. Wartość rynkowa 250 tysięcy. Zaproponujmy w takim razie 375. Zobaczymy, co oni na to. Od razu się zgodzili, więc naprawdę fajny tutaj zastrzyk gotówki wpłynie do naszego zespołu. Więc przechodzimy dalej, czekamy, aż ten transfer się dokona. Na razie jeszcze się nie dokonał. Natomiast my mamy spotkanie z Port Vale. I tutaj parę zmian bym zrobił. Przede wszystkim tego Noulesa tutaj sobie wprowadzimy na bok. On też powinien dostawać trochę szans. Tutaj niech zagra sobie Rogers. Palmer. Ok, nawet może tutaj grać, więc niech dostanie szansę. I takim składem wychodzimy na Port Vale i tutaj. Przegrywamy, więc czekamy wciąż na nasze. Pierwsze w tej karierze zwycięstwo. Pierwsze zwycięstwo London Lions. I pewnie jeszcze sobie troszkę na to poczekamy. Zobaczmy wiadomości. Wyniki... Okej, okay, nie udało się dotrzeć do finału. Taki był cel. Okej, okay, nawet, nawet nie zwróciłem na to szczerze mówiąc uwagi. Zobaczmy w ogóle na konkrety tych zadań jeszcze, bo tego też jeszcze nie sprawdzaliśmy tak naprawdę. Ściągi do szkółki, obrońce. To zrobimy. 5 meczów bez porażki w meczach wyjazdowych w tym sezonie. Jeśli uda nam się fajnie wzmocnić ten zespół, to jest to możliwe, aczkolwiek nie będzie to łatwe. Sprzedaj dwóch piłkarzy i kup dwóch kluczowych. Ok, jednego kluczowego czy dwóch kluczowych chyba. Nie, sprzedaliśmy już jednego piłkarza i jednego kluczowego kupiliśmy. Dlatego mamy 2 na 4 już zrobione. Okej, okay, więc to na spokojnie. Nie zakończ sezonów w dole tabeli. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby nie zająć dwóch ostatnich miejsc. Tutaj 24 drużyny są w tej lidze, więc 23 i 24 miejsce, tego chcemy uniknąć, bo w rzeczywistości to by oznaczało spadek do niższych lig. Więc jeżeli ta kariera ma być maksymalnie realistyczna, to musimy tego uniknąć. Jeśli chodzi o Emirates Cup, FA Cup, no to jedna ósma finału. OK, to jest chyba dosyć trudny cel do zrealizowania, bo nie wiem na jakim etapie my będziemy zaczynać. Długoterminowy cel to w ciągu czterech sezonów wywalcz bezpośredni awans, aż cztery sezony na to mamy. Wow, tego się nie spodziewałem, bo czegoś takiego w ogóle nie było w FIFA 22. Te długoterminowe cele były co najwyżej na dwa sezony, a tu mamy na cztery. To jest bardzo fajna zmiana. No i jeśli chodzi o sukces międzynarodowy, to oczywiście na razie nic tutaj nie mamy. No, bo do turniejów międzynarodowych, no to jeszcze bardzo daleka droga, oczywiście. Więc tak, my przechodzimy sobie na razie dalej. I będziemy mieć oczywiście tutaj pożegnanie tego naszego chińskiego zawodnika, naszego wychowanka. No, ale myślę, że to sobie możemy pominąć. Większość tych scenek będziemy pomijać w tym momencie. Zobaczmy tylko, jak ten transfer zostanie oceniony, bo uważam, że naprawdę fajne pieniądze udało się za, nie, za niego wyciągnąć. B. Okej, okay, to jest dobra ocena. Świetna nawet, dobrze, więc przechodzimy sobie dalej. Trochę pieniędzy za niego dostaliśmy, z pewnością. Tak, widzimy, że mamy budżet na poziomie 340 tysięcy w tym momencie. Więc przechodzimy do transferów, do centrum. I teraz możemy się już tym piłkarzem zainteresować. Więc porozmawiajmy z nim, zaproponujmy podpisanie. 9 tysięcy zalecane wynagrodzenie. No coś czuję, że tutaj może być bardzo ciężko go sprowadzić, bo ja absolutnie nie jestem gotowy dać takich pieniędzy. Nawet ich za bardzo nie mam. No chociaż może miałbym te pieniądze teraz, ale no nie chcę dawać więcej niż 5 tysięcy, więc to będzie bardzo trudne. 4 i pół na początek. Jakiś tam bonus, to że zaproponujemy 10 tysięcy, zobaczymy co oni na to. Okej, okay, okej, okay, od razu się na nas obrażają, więc tutaj może być ciężko. Spróbujemy jeszcze później po niego pójść. No więc tutaj jeśli chodzi o tą lewą obronę, bo chwileczkę, to był lewy obrońca? Tak, to był lewy obrońca, więc powiem wam szczerze, wydawało mi się, że na lewą obronę my szukamy kogoś, ale przecież my tam właściwie nikogo nie szukamy, bo my tam mamy Maseja, który jest bardzo dobry. Więc my przede wszystkim szukamy kogoś na środek obrony i ewentualnie na prawą stronę. Więc to, że ten transfer nie doszedł do skutku, to nawet dobrze, powiedziałbym szczerze. No bo przede wszystkim środek obrony i prawa strona to jest to, co nas interesuje. Więc jeszcze raz do centrum transferowego przejdźmy. No i ten piłkarz byłby świetny szkoda. Szkoda, że już jakiś klub go nam podebrał. No dlatego ja będę czekał na Wasze propozycje, przede wszystkim teraz. Jeśli chodzi o ten środek obrony i prawą obronę, yy, słuchajcie, jeśli chodzi o turniej towarzyski, to już z niego odpadliśmy, więc teraz to, co będzie na nas czekało, to już mecze ligowe. Jeszcze troszkę czasu do pierwszego meczu nam zostało. Yy, natomiast mamy jeszcze jakąś wiadomość, więc zobaczmy o co chodzi. Wang został sprzedany, ok, to już wiemy. I słuchajcie, yy, myślę, że tak. Przejdziemy sobie jeszcze raz do transferów, szukaj zawodników, i ja bym chciał przejrzeć kluby właśnie tej naszej drugiej ligi angielskiej. Lig tu zobaczmy środkowych obrońców, i ja bym chciał, żeby to byli młodzi środkowi obrońcy do 25 lat powiedzmy. Zobaczmy, ilu ich tutaj jest. Jest ich tutaj bardzo dużo, więc zróbmy to jeszcze inaczej. Niech to będą piłkarze z liktu i niech to będą Anglicy To jeszcze zawęzi pole poszukiwań I teraz wygląda to już lepiej Więc paru zawodników tak losowo sobie po prostu przejrzymy mm, Ok, myślę, że możemy w sumie... Aha, on jest na wypożyczeniu, to nie, to nie będziemy go sprawdzać A tamci byli na wypożyczeniu, czy nie? Ok, ten jest na wypożyczeniu, więc też nas nie interesuje Ten nie jest na wypożyczeniu, więc go sobie sprawdzimy tego też możemy sobie sprawdzić, młodego obrońcę. Maxa też zobaczymy. Tutaj też możemy sprawdzić. Ok, paru ciekawych piłkarzy tutaj może być. Ale to się wszystko z czasem okaże. Tutaj zobaczmy. Grahama też zobaczymy. Dana też możemy sprawdzić. Ok, trochę ich tutaj naprawdę jest. Ale myślę, że to by było na tyle. Bo jeszcze potrzebujemy prawego obrońcę. Więc tutaj też sobie jakichś zawodników zobaczymy. Może tych najmłodszych, tego Romana zobaczmy. Ok. Yy, młody jest też ten Bolton, więc go zobaczmy. I ten Lintot, Harvey. Też go przeszukamy. Osiemnastolatek, yy, Junior. Ok, też zobaczymy go sobie. I to by było tyle. Dobra, więc mamy już tutaj paru zawodników, których będziemy obserwować. Mam nadzieję, że ktoś ciekawy się tam znajdzie. Mam również nadzieję, że yy, będziemy, będziemy dysponować na tyle fajnym budżetem już niedługo po sprzedaży jeszcze paru zawodników, że będziemy mogli sobie po prostu na te transfery pozwolić, bo w tym momencie no, to jest bardzo trudna sytuacja z transferami. Yy, mamy ofertę znowu za Maseja, ale to nas w ogóle nie interesuje. Odrzucamy. No, jakiś duży klub musiałby się po niego zgłosić, a jest to bardzo mało prawdopodobne, że jakiś duży klub będzie nim zainteresowany. No bo to jest piłkarz, który zdecydowanie jest w naszych planach. Mamy tego Bena, który wygląda całkiem przyzwoicie. Ja go dodam do listy życzeń. Choć nie ukrywam, że jeśli ktoś przy tych umiejętnościach miałby do nas dołączyć, to fajnie by było, żeby to był ktoś jeszcze młodszy. Na razie przychodzimy sobie dalej. Mamy ofertę za Magnilla. I to jest piłkarz nasz podstawowy. Więc tutaj raczej to odrzucę. Raczej to odrzucę. Mamy ofertę też za Wagnera. I to jest piłkarz, którego chcemy sprzedać. Oferta 300 tysięcy, mimo że nasz asystent podpowiada max 240, że z niego byśmy mogli wyciągnąć. A my spróbujemy wyciągnąć jeszcze więcej, bo myślę, że jest to do zrobienia. Więc tak, proponujemy nową kwotę, zobaczmy, co powiedzą na 350. I od razu się zgadzają, no więc fantastycznie. Znowu robimy świetny transfer, uważam. Mamy też raport o juniorach i widzimy, że ten potencjał się zmienił troszkę na niekorzyść, niestety. Ali, jego już sobie weźmiemy. I Ali to jest piłkarz, który myślę, że może zostać w naszym zespole. Przechodzimy sobie do zarządzania drużyną. I bierzemy go sobie tutaj w miejsce McClina, i on na pewno swoje szanse będzie dostawał. Na razie zapisujemy to w ten sposób. Ok. I lecimy dalej. Czekamy na to, co się będzie działo. Mamy jakieś wiadomości, widzimy. Mamy też scenkę, która pokazuje pożegnanie z Wagnerem, jeśli dobrze widzę. Ok, więc to sobie pominiemy. Tak jest. Stefan Wagner odchodzi i zobaczmy, jak ten transfer zostanie oceniony. Myślę, że na szóstkę. Tak jest. Najwyższa możliwa ocena. Doskonała okazja. Też tak uważam, że naprawdę udało się fajne pieniądze za niego wyciągnąć. No i słuchajcie, przed nami pierwsze spotkanie. League Two gramy z Hartlepool. Z Hart Hartle <grym> Trochę mi się język tutaj zaplątał, ale to nieważne. Więc słuchajcie, myślę, że to sobie zostawimy już na następny odcinek. Ten już sobie na tym zakończymy. Więc w następnym odcinku zajmiemy się transferami. Liczę na Wasze propozycje. Będę je na pewno sprawdzał. Będzie dla mnie też. Będziemy się też zajmować oczywiście spotkaniami pierwszymi spotkaniami ligowymi. Dodajemy do listy życzeń tego juniora, bo wygląda naprawdę fajnie. Tutaj troszkę za słaby poziom. Zobaczmy jeszcze tego piłkarza. On wygląda nieźle. Boltona sobie dodajemy. którym z nich być może się zainteresujemy, chyba że Wasze propozycje będą ciekawsze. Z pewnych powodów nie byłem w optymalnej dyspozycji, ale to już historia, więc jeśli wystaje mnie Pan w meczu, to pokażę, ile jestem w stanie dać drużynie. Odpowiem mu może w ten sposób. Widzę, że to są jakieś nowe odpowiedzi. Tego jeszcze chyba nie było. Okej, okay, to jest akurat standardowa odpowiedź. No więc, słuchajcie, tak jak mówiłem, to zostawiamy sobie na następny odcinek, za dzisiejszy już bardzo Wam dziękuję, no i do usłyszenia następnym razem.